Witajcie, dziewiarki i dziewiarze. To ja, Mariolcia, na tropie wzorów przeróżnych. Akurat w tym wypadku jest to wzór, który na chuście umieściła Inusia, na tej chuście z włóczki Lovis. Dwa motki umieściła Inusia i wzbudził on wielkie zainteresowanie. I w związku z tym, by ugasić to zainteresowanie, by każdy mógł sobie wydziergać swoje listeczki, na swoich chustach, czapkach, sweterkach, na czym wam, skarpetkach, bo niby czemu nie, to przedstawiam wam ten oto wzór, listki, które zobaczcie. Ten panel, ten jeden panel składa się z trzech poziomów tych listków i mam tutaj, on jest na 33 oczka, plus po jednym oczku brzegowym. Ja w tym momencie zakończyłam jeden schemat na wysokość i w czasie filmu zrobimy dalszą część. Jest to włóczka Rami. Ta próbka została już wyprana przy dzierganiu wzorów ażurowych, jak i warkoczowych. Wymagane jest, by próbka była namoczona, żeby to było wszystko widać, bo w innym przypadku byłoby to takie niewyjściowe i niewyglądające. A już jeżeli przed Wami jestem, to oczywiście chciałabym Wam pokazywać rzeczy, które są absolutnie wyjściowe, wyglądające i po filmie rzucacie wszystko i zaczynacie robótkę z danymi listkami. Więc misja Mariolci jest następująca. Pokazać Wam to tak, byście chciały mieć takie samo. Lecimy z tematem. Oczko brzegowe. Ja tutaj sobie czasami zerknę na schemat, ponieważ jedno powtórzenie na wysokość czasami to jest zbyt mało. Oczko brzegowe. Jedno, przepraszam, tutaj muszą być dwa oczka razem na prawo. O tak. Następnie mamy trzy oczka prawe. Przepraszam, bo mnie się tutaj wszystko jakoś źle poustawiało. Tak. Chwilkę, muszę popatrzeć na to. Gdzie ja tutaj coś w tym jednym oszukałam, już wiem, przez chwilkę naprawię, wybaczcie. Tutaj po prostu zjadłam jeden narzut. Pewnie było w porze przed obiadem. I wiecie, jak to jest przed obiadem, się myśli, co by się tu zjadło. I oczko umknęło. Ale aż takie właśnie pilnowanie rzędu w ażurze ma tę zaletę, że wiemy na bieżąco, że coś poszło nie tak. Czyli tak, wracając, oczko brzegowe, dwa oczka razem na prawo. Teraz mamy trzy oczka prawe, raz, dwa, trzy. To było to, co mi brakowało. Jedno lewe, jedno oczko prawe przekręcone. Czyli to jest to chwytane od tyłu. Jedno lewe. I teraz mamy jeden narzut, jedno prawe, jeden narzut, jedno lewe, jedno oczko prawe przekręcone, jedno oczko lewe. Teraz mamy trzy prawe. Raz, dwa, trzy. I to jest takie miejsce, teraz mamy sporządzić takie przeciągnięcie, by to środkowe oczko było na środku. A robimy to następująco. Nie wkuwamy się w to oczko, tylko wkuwamy się w to środkowe oczko. Przekładamy sobie na drut prawy, przerabiamy następne na prawo i przeciągamy te oczka zdjęte. I tym sposobem oczko środkowe mamy na wierzchu. Trzy oczka prawe, raz, dwa i trzy. Po trzech oczkach prawych mamy jedno oczko lewe, mamy jedno oczko prawe przekręcone, mamy jedno oczko lewe i tutaj robimy narzut, jedno prawe, narzut, lewe, jedno oczko przekręcone prawe, oczko lewe, trzy prawe, raz, dwa, trzy. I jedno przeciągnięcie pojedyncze, czyli ściągam, przerabiam i przeciągam przez oczko zdjęte. Oczko brzegowe. Odwracam robótkę. I powiedziałabym tak,
Przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutów, ale nie, nie w tym wypadku, ponieważ to, co było oczkiem prawym przekręconym, teraz musi być oczkiem lewym przekręconym. Ja je tutaj pięknie widzę, bo ja je mam w tej otoczce tych oczek prawych. To widzicie, że to jest ta otoczka i to jest ten tutaj kłopotliwy gość, którego muszę pilnować. Nie mogę po prostu zrobić tak, jak schodzą z drutów, więc robię tak, jak schodzą z drutów do pewnego momentu, czyli do tego momentu. Normalnie przerobiłabym je jako oczko lewe w ten sposób, ale ja je muszę przekręcić, więc ja sobie je odwracam i przerabiam jako oczko lewe. Oczko prawe, narzuty na lewo, raz, dwa i trzy, czyli trzy lewe, jedno oczko prawe. Znów muszę pilnować, to jest oczko lewe przekręcone, więc je sobie odwracam. Oczko prawe, raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem było lewych, teraz mamy prawe. Teraz jest oczko lewe przekręcone, czyli je sobie odwracam. Oczko prawe. Narzut na lewo, następny na lewo, oczko prawe, znów mamy oczko lewe przekręcone, oczko prawe, raz, dwa, trzy, cztery lewe, jedno oczko brzegowe. Uff, rząd 1 i 2 za nami. Wygląda na razie tak. No nie wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj mamy dwa oczka razem na prawo. Mamy dwa oczka prawe, jedno lewe, jedno prawe przekręcone, jedno lewe, jeden narzut i mamy trzy prawe. Raz, dwa i trzy. Trzy prawe są. Oczko lewe, jedno prawe przekręcone, jedno lewe. Raz i dwa, dwa oczka prawe i teraz mamy podwójne przeciągnięcie. Znów wkuwam się w to drugie oczko i przekładam sobie na prawy drut. Następnie przerabiam na prawo i to przerobione przeciągam. Tu się muszę odpowiednio wkuć i uszykować przez te oczka zdjęte. Raz i dwa symetrycznie. Jedno lewe, jedno prawe przekręcone, jedno lewe, narzut. Raz, dwa i trzy, narzut, jedno lewe, jedno prawe przekręcone, jedno lewe, raz i dwa i jedno pojedyncze przeciągnięcie. Jesteśmy po rzędzie trzecim. Odwracam robótkę. Odwracam i teraz mamy następująco wszystkie oczka na lewo, pilnując tych przekręconych. Czyli wszystkie oczka tak jak schodzą z drutów, przepraszam, i pilnujemy oczek przekręconych, czyli to co było na lewo, na prawo przekręcone robimy jako na lewo przekręcone, oczko prawe, tak jak schodzą z drutów lecimy, 2, 3, 4, 5, jedno prawe, oczko lewe przekręcone, oczko prawe, z rami się bardzo fajnie dzierga. Macie szansę też popatrzeć, jak ona się pod palcami trzyma. Tutaj tak jak schodzą z drutów, jedno prawe. Tutaj jest jedno lewe przekręcone. Ciach. Jedno prawe. Następne tak jak schodzą z drutów. Jedno prawe. Jedno lewe przekręcone. Całe szczęście te lewe przekręcone znajdują się w towarzystwie tych dwóch przeciwnych oczek, wtedy można być czujnych w tym momencie, prawda? Następny rzędy za nami. Wygląda tak. Lecimy dalej. W następnym rzędzie mamy następująco. Dwa oczka razem na prawo. Brzegowe, dwa oczka razem na prawo, jedno prawe. Już, zobaczcie, już się kształt pojawia, więc już tak, przynajmniej ja, już nie muszę tak zaglądać często. Oczko prawe przekręcone, widzicie ten taki wężyk, to jest zasługa oczka przekręconego.
jedno lewe, narzuty mamy raz, narzut jeden, teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tutaj nic nie oszukałam, oczywiście, że oszukałam, gdzieś mi uciekło. Uciekło mi jedno oczko prawe, już naprawione, bo musi być tych oczek 5. 2, 4, 5 jest. Na ekranie naprawiam. Idziemy dalej. Jedno lewe, jedno prawe przekręcone, jedno lewe. Mamy jedno oczko prawe i teraz podwójne przeciągnięcie. Do środeczka się wkuwam, następne na prawo i przeciągam przez te oczka zdjęte. Jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe przekręcone, jedno lewe. Narzut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj wszystko grało, tu było pięć, bo to najpierw było 1, 3, 5, 7, dlatego też od razu wiadomo, że gdzieś mi coś zginęło. Ale zaginiony, znaleziony. Jedno lewe, oczko prawe przekręcone, jedno lewe, jedno prawe i pojedyncze przeciągnięcie. Ciach. I mamy oczko brzegowe. Odwracamy i lecimy szybciutko z tematem. Tak jak schodzą z drutów, pilnując oczka lewego przekręconego. Czyli odwracam je sobie. I idziemy dalej, dalej. Wzór się nadaje również na przykład na bordiurę do sweterka. Moim zdaniem. Może być wzorem na szaliczek. Bo czemu nie? Tutaj oczko lewe przekręcone. Oczko prawe. Tu mamy trzy oczka lewe, jedno prawe, jedno lewe przekręcone, jedno prawe. Tu mamy to towarzystwo z narzutami. Czyli tu jest ta część listków, które przybywają, a jak przybywa gdzieś z narzutami, to gdzieś musi ubywać. Dlatego one się mijają, listki. Tak, lewe przekręcone. Czasami się trudno wkuć, kiedy się człowiek spieszy. No i tutaj tak jak schodzą z druta do końca, odwracamy robótkę. I tu jest taki rząd, w którym mamy następująco. Tutaj już mamy tak, dwa oczka razem na prawo. Mamy jedno oczko lewe, mamy jedno prawe przekręcone. Mamy jedno oczko lewe. Robimy narzut i tu powinno być 7 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zobaczcie, tu się zgodziło. Uf, siedem. Robię narzut. Jedno lewe, oczko prawe przekręcone, jedno lewe. I tutaj listek, że tak powiem, domyka się już, bo to będzie ostatnie zebranie w tym miejscu. Podwójne przeciągnięcie do środeczka. I przeciągam oczko przerobione. Oczko lewe, oczko prawe przekręcone. Raz, jedno lewe. Narzut 7 powinno być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeden narzut, jedno lewe, jedno prawe przekręcone. Jedno lewe i pojedyncze przeciągnięcie. W tym momencie jesteśmy w połowie tutaj tego poziomu w schemacie. To jest połowa robótki. Połowa. I teraz w takim miejscu coś nam się zmieni zaraz. I to zaraz Wam pokażę tą zmianę. Oczko lewe przekręcone. Pamiętamy o nim. Sama, ja to mówię głośno celowo, bo ja też o tym zwracam sama sobie uwagę, by o tym pamiętać. Ja już miałam taką, żeby zaznaczać to sobie markerkiem, to lewe przekręcone. O, jesteśmy. Ale to bardzo ułatwia, bo wiemy, gdzie go szukać. O, tutaj. Jest oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe przekręcone. Oczko prawe. Troszkę niteczki pozyskać muszę. Tutaj, czy ja tutaj zrobiłam narzut? No widzicie, narzut gdzieś się schował. Muszę mieć teraz 9 oczek przecież. 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Jedno prawe, jedno lewe przekręcone. Jedno prawe, jedno lewe. I tak, jesteśmy w połowie. W tym momencie popatrzmy na to, bo jak człowiek zrozumie, jak się, jaka jest konstrukcja wzoru, zobaczcie, to widać, gdzie było prane, a gdzie nie. Bo tam, gdzie prane jest ładnie ułożone, a tutaj jest, oczka są nierówne, to tak już macie wyobrażenie, jak się zmienia, jakie znaczenie ma namoczenie robótki. To jest moja, to jest mój udzierg w czasie programu. Jeszcze Wam pokażę kilka rzędów, w szczególności tę zmianę, bo teraz się zmienia, u nas następująco się zmienia. Oczko brzegowe, jedno oczko prawe i zmianą jest to, że teraz robię narzut. Tu robię narzut, robię jedno oczko lewe, to dalej zostaje ten nasz wężyk, teraz się będzie przesuwał w inną stronę. Jedno oczko lewe i teraz jest raz, dwa, trzy oczka prawe. Przeciągnięcie podwójne z oczkiem na środku, czyli wkuwam się, tak. I bo tutaj mi się schowało. Tak, mam przeciągnięcie podwójne. Raz, dwa, trzy. Jedno lewe, prawe przekręcone. Jedno lewe i teraz robię narzut. Narzut, prawe, narzut, lewe. Jedno prawe przekręcone. Jedno lewe. Teraz mam trzy prawe. Raz, dwa, trzy. Podwójne przeciągnięcie. Jest. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka prawe. I jeden narzut. Przepraszam, co ja mówię? Nie, nie, nie. Co, gdzie narzut? To, właśnie trzy oczka prawe. Jedno lewe. I jedno prawe przekręcone. Jedno lewe. I w tym momencie robię narzut, jedno prawe i oczko brzegowe. Uf, no to jest ten taki podwaliny pod zbudowanie drugiej części listka. No to lecimy. Myślę, że jeszcze Wam z dwa rzędy pokażę, bo to już kontynuuje się w taki sam sposób, jak w tej pierwszej sekcji. To jest druga sekcja na wysokość tego schematu. Lecimy tak, jak schodzą z drutu, pilnując oczek lewych przekręconych. Wiecie, gdzie mogę szybko robić, to ja szybko przekładam po prostu. Poza tym mam nadzieję, że już w tym rzędzie to już wiecie, o co chodzi. I już tak każdego oczka nie muszę komentować dokładnie. Oczko lewe przekręcone to to, oczko prawe. Teraz mamy oczka lewe. Oczywiście, że wzór można dziergać na okrągło. Ten wtedy nie ma tej lewej strony robótki, tylko wszystko jest prawą stroną robótki. Czyli mamy teraz oczko lewe przekręcone. Jeżeli by to była moja prawa strona robótki, to ono byłoby po prostu oczkiem prawym przekręconym. Oczko prawe, narzut na lewo i ciach. I to będzie ostatni rząd, ten następny, który Wam pokażę. I już lecimy. Mamy tak. Oczko brzegowe. Teraz dziergamy dwa oczka prawe, czyli tutaj listek będzie nam się poszerzał po to, by tutaj się zwężał. Czyli tak, mamy dwa oczka prawe, narzut. Jedno oczko lewe, oczko prawe przekręcone, oczko lewe. Tutaj mamy dwa oczka prawe, podwójne przeciągnięcie z oczkiem na środku. Jest. Dwa oczka prawe. Jeden narzut, jedno oczko prawe przekręcone, jedno oczko lewe i teraz mamy narzut, raz, dwa, trzy, narzut, jedno oczko lewe, jedno oczko prawe przekręcone, jedno oczko lewe, raz i dwa, oczka, jedno podwójne przeciągnięcie z oczkiem na środku. Robimy je tak. Raz i dwa, jedno oczko lewe, jedno prawe przekręcone, jedno lewe, narzut, dwa prawe. I tę
To wszystko kontynuujemy tak samo, jak w tej sekcji, co poniżej było. Czyli tutaj nam będzie przybywać, zobaczcie, później będziemy miały raz, dwa, trzy prawe, narzut, czyli tutaj będziemy dodawać, a tutaj będziemy ściągać z tym fragmentem na środeczku, tego oczka środkowego na środeczku. Zobaczcie, rozszerzony wzór wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie. Fajnie wyglądałaby na przykład sukienka, która miałaby bordiurę. Bordiurę, ileś powtórzeń tego na dole, a później na gładko wszystko. Widzicie, zawsze to gdzieś jakieś pomysły się rodzą w trakcie. Też zauważcie kształt z boku. Inusia ten wzór wykorzystała. To jest inspiracja zaczerpnięta od Inusi. Ona go wykorzystała na chuście z włóczki Lovis. Na tej chuście użyła dwóch motków włóczki na drutach numer 5, więc chusta jest bardzo, bardzo luźna i taka zwiewna. No i ten wzór wtedy się tak pięknie rozłożył, co można zaobserwować na tej właśnie chuście. Zdjęcia były publikowane i na Facebooku, w naszych grupach i na naszej głównej stronie, więc zachęcamy do zajrzenia tam. Wzorek ażurowy, ażurowe listki z chusty wydzierganej z włóczki Lovis. Inspiracja, mam nadzieję, że owocna, że zasiałam Was takie ziarenko spróbowania, o co chodzi z tymi listkami i też może spróbujecie, jak to wygląda. Subskrybujcie nasz kanał, wtedy wiecie, co nowego wyprodukowaliśmy. Każdy nasz filmik, zostawcie nam łapkę w górę, to znak, że nasza praca ma sens. I oczywiście odwiedzajcie Dziwiakę, bo tam się zawsze coś dzieje. Zawsze jest inspirująco. Tyle dziwiarek zebranych w jednym miejscu, to jest naprawdę mieszanka wybuchowa różnych pomysłów, struktur, faktur, włóczek, kolorów. Więc po prostu bądźcie z nami. Za dzisiaj Wam dziękuję i do następnego razu. Pa, pa!